Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym odcinku z Facebruna. Odcinek numer 56. W dzisiejszym odcinku zbieramy kostki, słomy i będziemy robić jeszcze kontrakcik na polu numer 21, ale to w drugiej części odcinka. Ale pierwszy zbieramy kostki i trzymamy... No właśnie, nie mamy ustawione, właśnie. Bigboard, nie, to będzie Large Square Pest, dobrze. I możemy zbierać te kostki. Dużo ich tu nie ma, ale na 10 jest troszeczkę więcej. No, bo powiedziałem, że na osi nie? Czy na kolonii? No, chyba na osi mówię. No właśnie nie pamiętam, na której serii to było, czy na kolonii, czy na osi nie, ale... Ale mówię, że coś wymyślę na ten 56 odcinek, no i wymyśliłem. Że w sumie zbierania belek dawno nie było, sobie pomyślałem. A to, że tutaj będzie na tych dwóch polach soja zasiana, ale to dopiero wiosną. Także sobie pomyślałem, żeby zrobić odcinek ze zbierania słomy. O, koniec. 13 kostek było tutaj. To kozak. No to żeby zrobić sobie odcinek ze zbierania słomy i jeszcze jakiś kontrakcik. Także przyszybszymy trochę. A ktoś tu skrzynię rozblokował. No i tak. Taki jest plan. Aj, mogłem tędy nie zjeżdżać w sumie. W sumie teraz to bez sensu zrobiłem. Weźmie, dobra. Lecimy na dzisiaj. Przecież to było logiczne, że się nie złamę, tak. Za blisko skręciłem. Ale tak już przejadę. No. Lecimy na 10. Zbierać te kostki. No tam z dwie przyczepy powinno dać. Bo tam trochę tych kostek leży. Znaczy, czy dwie będą, to nie wiem, ale jedna na pewno. Jedna powinna być. A, dobra, wiem, pod prąd lecę. Ale chłop skręca, to najważniejsze. O, dobra, myślę, że nie złapię. No jakby to zbierać? No tak chyba jakoś w miarę rządkami. Jak jakoś w poprzek, nie wiem, muszę pomyśleć, jak to pozbierać. Ciekawa sprawa z tymi kostkami. No tak chyba będzie najlepiej. Bo jak jest ich najwięcej, tak. Może w ten sposób będzie chyba najlepiej zbierać te kostki. No, będzie najlepiej, bo najwięcej pola będzie ubywać. Dobra, te kółko muszę zrobić sobie. Tu leży kostka. Tu leży kostka. No i zawijamy. No i tam dojedziemy do słupa. I będzie pełna przyczepa. Także lux. Cyk, cyk. 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 Oj, cyk miało być. Cyk. No i eleganckie jeszcze trzy kostki. Oj, idealnie te trzy kostki co leżą. Cyk. Cyk. I cyk. No i kolejny tylko tutaj przejazd i będzie koniec. Jak widzisz, łogi na tłoki. Po żniwach będzie pasisko dla krów wstawiane, jak wiecie. Lub też nie wiecie. Ale powinniście wiedzieć to. Będzie pastwisko dla krów stawiane tutaj, za kurnikiem. Trzeba będzie teren wyrównać, ale na razie mam zasiany, no, zasianą pszenicę, no to nie mogę tego zrobić. Z prostych powodów. A, i mikser trzeba będzie jeszcze postawić, żeby można było kręcić sobie. TMR. A i tam na górze, na tym polu miała być łąka. Także kurczę, no nie wiem. Dobra, lecimy po ostatnią przyczepę i lecimy na ten kontrakcie, bo mamy już 5 minut odcinka.
No to akurat ten kontrakt się zrobił, to chyba będzie akurat gdzieś tak 20 minut. Myślę, że takie 20-minutowe będą dobre, bo Skaryf mówi, że on lubi krótsze odcinki. No to wolę dłuższe, ale... Ale jak nie ma roboty, mam na siłę wymyśleć robotę. To też nie jest dobrze. Także z Kolonii miałem jedną robotę, dlatego zrobiłem sobie tą 20 minut odcinka. Ale takie krótsze to są fajne. Anime większa ilość osób obejrzy, bo jest krótszy. Na 40 minut to nie każdemu się chce siedzieć. No także, no Wojek Bohun robi po 2 godziny, 2-godzinne odcinki i oglądają ludzie. No. No wszystko zależy od tego, jak widzę, przyzwyczaisz. Ja na Osinie staram się dłuższe robić odcinki, bo tam jest dużo roboty. No i dobra, i zabrano, tak? Jo, zabrano wszystkie. Wszystkie zebrane? Przerzucę okiem. No, wszystkie. Dobra. Ile elegancko, zaraz podsumujemy, ile dało ton. Teraz, jak dojedziemy, podsumujemy, ile dało ton. I będzie wszystko wiadomo. Dobra, jestem z powrotem. To się najwyżej wytnie. To się wytnie. Dobra, lecimy na ten kontrakt, bo czas nagli. No, także 4 minuty będzie wycięte. Milion ton! Trochę dało tej słomy. Nie powiem, że nie. Dobra, lecimy szybko. No w sumie sieczkę może włączyć. No to sąsiada to. Nie będę mu słomy dał. No i dobra. GPS-y i lecimy. Na sieczkę. Bo czemu by nie? Dobra. Kiedy? Oj, eleganckie dzikoszenie. No widzę, że sąsiad nie ma prób glebowych zrobionych i od razu mi sypie. No to tam. To tam nie mój problem. Ja tylko miałem skosić. Gorzej będzie jak nie ten. Jak nie starczy tego owsa. Wtedy będę cudował. Wtedy zrobię magiczny sposób, ale dobra, nie powiem jaki. Tajemniczy mi się sprzęt wtedy wleci. No dobra, i kościmy to. Dobrze, emoji trzeba zmienić. Na. Wiedziałem, że Michael to wyśle. Co jest ten Michael? To jest agent. Nie wiem, pewnie po tym odcinku pójdę sobie na roketa. Tylko nie wiem, czy Michael będzie chciał, ale... Ale to już będzie... Myślę, trzeba pójść. Czekaj. Małpa. Właściciel wilka. Rock.
Ket. Ciekawe, co właściciel wilka odpisze. 11:10, tako. Elegancko idzie. Jeszcze widzę, że na jeden zbiornik to zmieszczę. Obcasa mu wysłałem. Kurde. Elegancko. Dobrze, ciekawy jest minut tego odcinka już. A minut tego odcinka jest 14, czyli jak się wytnie, co to będzie 10? Kurde. Nic. Ale dobra, mamy 100 tysięcy na koncie. Za 3 minuty będzie 100 tysięcy, bo wleci z paneli słonecznych. Prawie 101 będzie. Także elegancko. Te panele są jeszcze tam u góry, to jest... A na tej widać. Strzał w dziesiątkę. One tyle kasy dają, że ja mogę praktycznie kredyt sobie spłacać. Z nich. O, mówię. 45 zł zbrakło. Żeby dało. Żeby były 101 tysięcy na koncie, ale... Spokojnie, nie tyle kredytu kasy, że... 100 tysięcy mogę spłacić. Tak, w sumie mogę spłacić ten cały 100 tysięcy kredytu. Tu? To jest dobry pomysł, żeby spłacić 100 tysięcy kredytu. Bo to do tego. Do noty tak mi tyle nakręci jeszcze panel, że będę się na plusie dzisiejszego dnia. No, a panele są jeszcze ile kręcą? 26 tysięcy chyba dziennie kręciły. No, 26 tysięcy kręcą. A jest 18, czyli jeszcze 8 tysięcy ukręcą dzisiaj. No, czyli elegancko, jak 8 tysięcy jeszcze się ukręcą, to już w ogóle będzie fajnie. Bo za kredyt... Nawet nie wiem, ile jest za kredyt, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy. Odsetkę pożyczek 3300, ale dzisiaj będzie mniejszy, bo 100 tysięcy spłaciłem, czyli będzie jakieś 2300 gdzieś. Czy będzie około 2300. No i będzie tak, że ja pierwszego dnia zimy już będę po kredycie, bo 400... Nie, przesadziłem. Ale zimą już będę po kredycie, bo te 300, no 400 tysięcy raz dwa się spłaci. No ja teraz wolę sobie na kredyt wszystko dawać. Oddawać kredyt, o. Może tak powiem, nie dawać, tylko oddawać. No i dobra, jeden przejazd i będzie skoszony. Wolę wszystko w kredyt oddawać. A potem, wiadomo, wiosną siew, to nie ma co robić. A potem po żniwach już będzie kasiora i będzie można kupić sobie jakieś nowe pole, tak myślę bynajmniej. Że pole numer... Fajnie by było kupić 11 wreszcie. Albo 7 dokupić. Ta 7 też mi po głowie chodzi. Tylko, że 500 000 nie. Ale ta 7 mi bardzo po głowie chodzi, bo tam by można było dużo powiększyć tego pola. I tutaj do 10 dokleić. Grze, no nie wiem, nie wiem. Bo jak chcę trochę Facebooka podciągnąć. Albo odpuścić se to i zainwestować w 13, bo 13 mi się bardziej opłaci. Może gleba jest lekko słaba, ale... Ale 13 pod względem terenu się opłaci. 13, 12, 11, 14 i tam już robić Bigfielda. Tam robić Bigfielda, bo tam nie ma nic praktycznie do równania, tylko tam przesłać troszeczkę by było do równania, ale to... Potem zajmować się polami tą 30 powoli, żeby te góry tam wszystkie niwelować. No ale to na 30 to trzeba kasy, a kasy. Także na razie 30 to jest oddzielny plan. W ogóle ta seria fajnie się zapowiada już. Mamy 56 odcinek, no już mam takie maszyny. I też na trudnym. I to wreszcie mi się podoba, że jestem na plusie. W tych dniach jestem ciągle na plusie. Widzicie, 33, 20, 23 tysiące. No to akurat minus milion, bo były nowe maszyny, ale... Ale tak ogólnie to jak nic nie kupuję, to jestem na plusie zawsze te 20 tysięcy.
No, jeszcze trochę i będą jajce do sprzedaży, to już w ogóle będzie kolejna kasiora. Kolejne 10 tysięcy. A także. Kasy idzie utrzepać, a utrzepać jeszcze. Było 20 ton, a ja mam na kolejowy chyba przejechać, tak? Punkt na stacji kolejowej, no dokładnie. Się przejedziemy, mamy 19 minut. Ja akurat tam się wytnie te 5 minut. Od razu sobie wytnę, żeby zapamiętać. No, od razu sobie je wytnę i będzie gitara. Tędy się przejedziemy. W sumie Fendem jeszcze w transporcie nie latałem, szczerze mówiąc. No Fendem tylko najdalej jechałem z dziesiątki na gospodarstwo. To była najdalsza trasa. Ale tak, żebym na skół Fendem jechać, to jeszcze nie jechałem. Tu tradycyjnie w lewo trzeba jechać. No, Felsbrunn jest fajny. Nie powiem, że nie. Trzeba będzie coś wymyślić. I no, z tym drzewem. Może ten land za 150 tysięcy z tą wieżą kupić? Znaczy wieżą, no. Z tym, jak to się nazywa? Zwierzę ciśnień, czy tam transformatory. Przydałoby się kupić i no. I budowę robić. Nawet że Fendt, bo Fendt jest szybszy. Bo tym moim sztajerkiem to bym tak nie zrobił. Fajny ten zestaw jest ten Fendt z tym klampą. Podoba mi się. Dobra, 20 ton. Ciekawe, czy mi załatwi kontrakt. Czy nie będzie za mało przypadkiem. A zebrałem cały kawałek pola. Nie powinno być za mało. No nie, idealnie. 3300 dało. No, 3600 do mnie. Że dziękuję. Ale 5000 kolejny na kredyt. No, mogę w sumie capnąć te 5000 spłacić. A czy to tam lekkie odsetki niższe będą? Głupie 100 zł. Głupie 100 euro, no to już jest dużo 100 euro na takiej serii. Więc na tym trybie, o może tak. Na tym trybie 100 euro to jest praktycznie jedna próbka glebowa. Jedna próbka glebowa to jest, dokładnie. No to chyba jakoś... Dobra. No. No nic już. A co? Dobra. Dojeżdżamy na gospodarstwo i kończymy ten odcinek. Jest 22 minuta. 23. No tam będzie około 4 minuty wycięte. No to będzie akurat te 19 minut. Także będzie gitara. Miniaturkę jeszcze jeden klasowany, bo tam nie miałem. No i dobra, i Fendt. Fendem standardowo na silo trzeba wjechać, bo ja zawsze lubię przyczepy mieć na silosie. A jak nie będę używał Fenda, no to niech se stoi na silosie, na uboczu. No i dobra, i tu mamy na maksa chyba na azot. Praktycznie narysiwacz jest niepotrzebny na razie. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie mi kanał, podejście kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć!